Panie marszałku, panie ministrze, trzy kwestie. Pierwsza to taka, tutaj pan złożył po raz kolejny zapewnienia, że żadnych opóźnień w budowie gazoportu nie będzie. Zresztą podobne zapewnienia składają zarządzający PBG, no ale banki wypowiadają kredyty, a więc ograniczają płynność i trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy, która jest w stanie płacić podwykonawcom za realizowane roboty. Być może za chwilę dowiemy się, że upadłość układowa zmienia się w upadłość likwidacyjną i te problemy się jeszcze pogłębiają. Była już mowa o tej, na tej sali, że to zaawansowanie inwestycji jest w 20 paru procentach, więc gdyby przebiegało w tym tempie, to i tak wygląda na to, że 2014 roku nie jesteśmy w stanie dotrzymać. Więc jest pytanie o wiarygodność tych zapewnień. Druga kwestia, no pojawiła się w przestrzeni publicznej taka informacja dotycząca pomysłu rządu, przedstawił ją wicepremier Pawlak, na nacjonalizację wiodących podmiotów sektora budowlanego, które mają kłopoty. No natychmiast była riposta ministra finansów, że mamy od 20 lat gospodarkę rynkową, państwo nie będzie się tym interesowało. Widać wyraźny spór rządu, w łonie rządu w tej sprawie. Po której stronie sporu jest pan? Czy jest pan za tym pomysłem zaangażowania się w jakiś sposób państwa w ratowanie wiodących spółek tego sektora budowlanego? I wreszcie rzecz trzecia, no, związana z moim okręgiem wyborczym i miastem Radomiem. Też padło pytanie w tej sprawie, tu już na tej sali. Ja chciałbym dodatkowe informacje od pana ministra. No, rzeczywiście, od paru tygodni i osobom fizycznym, i podmiotom gospodarczym z Radomia i regionu radomskiego, firma gazownicza Mazowieckie Zakłady Gazownicze, odmawiają standardowych przyłączeń do sieci gazowej, tłumacząc to brakiem technicznych możliwości. Wcześniej uzgadniały dostawy gazu. Rozmowy, które przeprowadził prezydent miasta w tej sprawie, każą mu czekać na poprawę sytuacji 7 lat. I wiążą to między innymi z budową gazoportu. Panie ministrze, być może pan nie będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest pytanie szczegółowe, czemu się nie dziwię. Prosiłbym, żeby pan sprawdził ten wątek i spróbował w tej sprawie odpowiedzieć na piśmie, bo z punktu widzenia 240-tysięcznego miasta to jest rzecz bez precedensu. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby przez 7 lat osoby fizyczne i przedsiębiorstwa w Radomiu i w regionie radomskim czekały na możliwość podłączenia się do sieci z gazem płynnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie...